Romana, to był rok 1909. Arnold Schiffman, późniejszy dyrektor Teatru Polskiego, sam urodzony w Krakowie i zaczadzony tymi oparami zielonego balonika, ponieważ często wyjeżdżał do Paryża i tam w takim momusie zobaczył pierwszy raz Maurice'a Chevalier, śpiewającego. Tak sobie pomyślał, Kraków ma zielony balonik, dlaczego w Warszawie nie można by zrobić właśnie, otworzyć takiego kabaretu Momus. I otworzył w 1909 roku. Ja tam często bywałem oczywiście, prawda, w tym Momusie z nieodżałowaną moją koleżanką Mieczysławą Ćwiklińską. I pewnego wieczora przychodzi do naszego stolika Pawłowski Jasio, dyrektor artystyczny, i poda: panie kolego, mamy do pana wielką prośbę. No, proszę, czym mogę służyć? Niech pan sobie wyobrazi, że Fredek Lubelski tak zachryp, że nie może śpiewać. Ojej, no to bardzo mi go żal. No dobrze, ale cóż ja mogę na to poradzić? Właśnie pan może powiedzieć. W jakim sensie? Żeby go pan zastąpił. Jak to? Zastąpił? Ale co się pan denerwuje? Pójdzie pan do drugiego pokoju, tam jest autor tej piosenki, dwa razy pan z nim przegra, prześpiewa i będzie wszystko dobrze. No cóż miałem robić? No, virbusu nicis. Musiałem ratować kolegę. I zaśpiewałem. Jak to było? Nie wiem, bo byłem nieprzytomny kompletnie. Ale zaśpiewałem. I stąd był mój pierwszy występ przed publicznością, 1909 rok. Mam aeroplan, najnowszy system. Nie mam dziewczyny, a sercem ognistym. Więc na wycieczkę śmy się wybrali, by po powietrznej pobujać fali. I dziewczęciem miłym, i ukochanym. Pierwsza wycieczka aeroplanem. Bezbrzeżną przestrzeń, w ogromną ciszę płynie, a wiatr nas lekko kołysze. W barwach obręczy lazur się wdzięczy, popłynie wyżej ku barwnej tęczy. Przytul się do mnie, no przytul się do mnie, pół ekstatycznie, pół nieprzytomnie. Lecz nas przygoda czeka straszliwa, okrutny wicher nagle się zrywa. O straszna chwila, o srogi losie, coś trzasło, pękło i złamało się. Jakżeż będziemy walczyć z orkanem, który tak miota aeroplan?